Mateusz Bieniek, Rybstwat Polski w siatkówce. Bieniu, co cię motywuje? Tak najogólniej mówiąc. Może nie tylko w siatkówce, ale szerzej w życiu. No na pewno. Zawsze moją motywacją to jest dążenie do sukcesów, do kolejnych, w sporcie mówimy oczywiście o tym. Dążenie do wypełniania jakichś swoich celów, zdobywania trofeów i to jest jakiś, wiadomo, plan, jakiś proces i no, fajnie, jak ten proces się udaje i wtedy też łatwiej o taką motywację. A co byś określił jako moje mocne strony? Szczerość? Takie życiowe czy takie siatkarskie? Życiowe, bo siatkarskie trochę twoje mocne strony, te świat zna, a w tych takich pozaboiskie trochę mniej. Szczerość, myślę, że jestem dość pomocną osobą, że i ostatnia, dobre odnajdywanie się w grupie. I myślisz, że gdybyśmy zapytali teraz twoich przyjaciół o trzy słowa, które najbardziej opisują ciebie, to byłyby podobne słowa? Że żartowniś mogliby jeszcze dodać, że myślę, że zapomniałem jeszcze. Żartowniś myślę, że na pewno by się często pojawiało. A powiedz mi coś o słabościach. Czy coś, co jest takie, co cię ciągle gdzieś w tobie drażni, nad czym pracujesz? Czym pracuję? Co byś chciał poprawić? Słomiany zapał czasami mam, że coś sobie postanowię i brakuje mi tej czasami motywacji, żeby w tym być do końca. Czy lenistwo? Czasami każdy jest leniem i to w sumie chyba nie jest jakaś wielka wada. Ja czasami też mam takie dni, że najlepiej nic bym nie robił, nie wychodził, tylko leżał do góry brzucha. Tak, to jest dobry reset tak naprawdę dla mózgu. No. Trochę się życie polenić. No, myślę, że tak. A jak sobie radzisz ze stresem, z byciem pod presją, pod tym prądem? No, często bywasz, no, chcąc, nie chcąc. Co po tylu latach już w tej siatkówce tak, nie wiem, bardziej na miękko do tego podchodzę, nie jest już to dla mnie, nie wiem, 10 lat temu nie jest dla mnie przez ilość spotkań i tym moje doświadczenie, które już jakieś mam, no teraz, no jest adrenalinka, ciśnienie, lubię to. I nawet czasami ten stres, ale nie mam jakichś specjalnych rytuałów. Ja nawet się cieszę, jak to się pojawia, bo nie ma tej rutyny. Wiem, że dobra, gramy o coś, jest jakiś fajny mecz, silny przeciwnik. A wyobraźmy sobie sytuację. Jeśli twój trener prosi się o coś, z czym się absolutnie nie zgadzasz, proponuje ci coś, no wręcz jakby nakazuje, to jak ty reagujesz? Czy w ogóle reagujesz? Jak sobie radzisz? No raczej wykonuję. Raczej nie jestem osobą, która tam wchodzi w jakieś dyskusje z trenerem. A jak budujesz swoją wiarygodność przez te już, tak jak powiedziałeś, długie lata w dużym graniu siatkarskim? Co jest w ogóle ważne, żeby stać się w grupie człowiekiem wiarygodnym, godnym zaufania? No na pewno poziom sportowy to jest jedna z ważnych rzeczy, bo tego się nie przeskoczy. To jest moim zdaniem priorytet. Drugim to szczerość, o której wcześniej mówiłem, że w grupie trzeba być szczerym i uczciwym. A jaka jest twoim zdaniem różnica między byciem dobrym sportowcem, a wybitnym sportowcem? Co różni wybitnych sportowców, których jest powiedzmy znacznie mniej niż tych wielu, wielu dobrych? Myślę, że ci wybitni to przede wszystkim to jest połączenie do talentu z ciężką pracą i z takim naprawdę ogromnym reżimem treningowym, dieta, no wszystko zaplanowane od A do Z i oni dlatego są ten, powiedzmy, krok nad tymi dobrymi czy bardzo dobrymi. A już wiesz na przykład, że będzie ci czegoś brakowało, a jeśli tak, to czego, kiedy zakończysz zawodowo grać w siatkówkę, to już wiesz, za czym będziesz tęsknił najbardziej? Oj, to będzie trudny moment w ogóle. Teraz sobie to nie wyobrażam, bo jednak. Bo to jutro nie będzie, prawda? Że żyjemy w takiej rutynie, że mamy plan, który jest nakreślony przez trenera, czy klubowego, czy reprezentacyjnego. I no, ciekawe będzie obudzić się tak pewnego dnia, jak nie będzie planu i trzeba będzie coś sobie wymyślić. Ale właśnie to jest to, o czym bardzo często sportowcy mówią, chłopcy, dziewczyny, dojrzali ludzie. Obudzę się kiedyś i będę musiał sam sobie wszystko wymyślić.
Nikt mi niczego nie podrzuci. Tak, no to jest ten moment, prawda? Będzie trudny. Trudny moment na pewno. Chciałbym na pewno zostać przy siatkówce, ale w jakiej roli w tym momencie, ciężko mi powiedzieć. No dobrze, to teraz już tak troszkę mniej o siatkówce. Jeśli mógłbyś wybrać jakąś supermoc, taką ponadludzką, kosmiczną, bajkową, to latanie. Taka... Latanie. Ale to co, latanie po wolność, z tym takie skojarzenie? Fajnie, wysoko, na wakacje bym nie musiał na lotniskach stać. Nie ma korków? Nie ma korków. Latanie na pewno. No dobrze, a gdybyś mógł iść na kolację z dowolną osobą żyjącą aktualnie, no i zakładamy, że z taką, z którą prawdopodobieństwo, że pójdziesz, jest niewielkie. No bo się te drogi pewnie może nie skrzyżują. To byłaby taka osoba. Na początku pomyślałem o Robercie Lewandowskim, ale... Myślę, ale może że to się jest prawdopodobne. Ale może się gdzieś skrzyżują na jakimś balu mistrzów sportu, czy mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam się pojawi. Ktoś absolutnie z innej życiowej bajki, prawda? Tak, tak. Może Justin nawet Bieber poza sportu. Justin Bieber, mam z nim myślę na pewno. Dobrze, to mamy Biebera. A gdybyś miał nieskończoną ilość pieniędzy, to miałbyś jakiś pomysł wtedy na takie swoje życie? Gdyby cię nic nie ograniczało finansowo w życiu, nic. Możesz mieć wszystko, nawet kupić sobie Marsa. Tylko po co? Podróżował, zwiedzałbym na pewno świat od jednego brzegu do drugiego i pewnie jakaś wyspa i tam bym spędzał większość swojego czasu. Lubię naturę. A jaki sport najbardziej cię nudzi? Jako widza, jako człowieka, który od czasu do czasu ogląda inne dyscypliny, to jaka dyscyplina byłaby karą dla ciebie oglądanie jej? Może nie, że nudzi, rzadko oglądam lekkoatletykę, bo ja po prostu tam jest tyle wszystkiego, że po prostu nie znam czasami zasad, no nie ogarniam tego i może... A gdybyś mógł dzisiaj wysłać wiadomość do całego świata, do każdego człowieka na Ziemi, ona by w tej sekundzie dotarła. Miałbyś jakieś takie zdanie dla wszystkich? Takie od siebie. Pomagajmy sobie nawzajem. A gdybyś był zwierzęciem w następnym wcieleniu? Nie no, mówmy się. Jesteś zwierzęciem w następnym wcieleniu. To jakiego zwierzaka byś sobie wybrał i dlaczego akurat tego? Tygrys. No, raczej tygrys ani nikt nie zje. Poza tym ładny. Poza tym ładny. Tylko taki tygrys na wolności, nie w Tajlandii. W zamknięciu. Ale widok musi się napracować, żeby upolować, wiesz? No musi. To jest przewaga roślinożernych, bo tym jedzonko se spokojnie rośnie no tak, ale w lesie, nie? A mogą taki ich tygrys to się nabiega. No ale tygrys. Ale tygrys. Dobra, a mówiliśmy o tej kolacji, a gdybyś miał sobie wybrać jakąś wielką postać z historii, już nieżyjącą, to miałbyś pomysł na takie spotkanie z kimś, od kogo chciałbyś się czegoś fajnego dowiedzieć? Może nie z tak odległej bardzo historii, ale z Muhammadem Ali na pewno bym chciał się spotkać, bo ja boksem się dość interesuję i no, moim zdaniem to najlepszy pięściarz w historii. Na pewno przyjemnie byłoby z nim zamienić kilka zdań. No tak, przy tym jeszcze do tego inteligentny filozof z osobowością, niezwykła postać, to prawda. A na jakiej stronie internetowej najwięcej spędzasz czasu? Portalu i dlaczego akurat na tej? Na Onecie? Chyba na Onecie. Jako źródło wiedzy? Informacyjne. Po prostu no tam zazwyczaj zaczynam dnia od przeglądu informacji na tym portalu. Co według ciebie oznacza być prawdziwym mężczyzną? Czyli bycie męskim to? Odważnym. Radzenie sobie z przeciwnościami losu. Umiejętność opieki nad bliskimi osobami. Zakładamy, że Bóg istnieje. Stoisz u bram niebios, a Bóg pyta: Bieniu, ale powiedz mi tak szczerze, dlaczego ja cię mam do tego nieba wpuścić? To co byś mu powiedział? Jakbyś sam siebie i jego przekonał, że to niebo ci się należy?
Że pomagałem w swoim życiu sporej ilości osobom, ludziom i miałbym możliwość wyjścia. Dobra, a jest taka sytuacja hipotetyczna, jest wolna posada w cyrku, musisz ją objąć, to do którego artysty cyrkowego byłoby ci najbliżej? Tylko no nie, treserem tygrysów byś nie mógł być, siebie byś nie mógł tresować. No. I chcesz tygrysem być na wolności, więc tresera wykluczam, tak mi się wydaje. Ja wiem, takim, co jeździ, nie wiem, jak się to nazywa, na rowerku na linie. Nie nauczył się, ale byłem parę razy i naprawdę szacunek, że oni tak potrafią. To przelicytowałeś Marcina Janusza, bo on też mówił o linoskoczku, no ale on by chciał tam chodzić, a ty jeszcze byś go przelicytował, bo ty na tej linii byś jeździł na rowerku. No, to by było też ciekawe. Tam wysoko, nie masz lekko przestrzeni? Zakładamy, żebyś nie miał. No zakładam, że nie miał. Dobra, na koniec. Gdyby nie było zakazów, 24 godziny możesz robić co chcesz, nikt cię nie ocenia, nikt cię nie wartościuje. Skorzystałbyś, a jeśli tak, to jak? Ja nie sugeruję robienia złych rzeczy, wręcz przeciwnie. 24 godziny możesz zrobić wszystko na świecie. Kurde, nie łamałbym na pewno zasad, bo to są tylko 24 godziny. Myślę, że nie. Bo potem trzeba byłoby żyć dalej, co? No i bym o tym pamiętał. Na pewno nie byłoby to łatwe, więc raczej bym nie skorzystał.